będzie wyczesywanie chihuahua. Jak wiele psów, chihuahua, także i chihuahua, w okresie wiosennym i jesiennym gubi sierść. Następuje wymiana sierści zimowej na taką letnią, wiosenną. No i to się objawia takim nadmiernym linieniem. Jak temu zapobiegać? Przede wszystkim potrzebujemy takiego oto zgrzebła do wyczesywania właśnie tych zwierząt krótkowłosych i szorstkowłosych. Ona jest wykonana z takiego elastycznego jakby silikonu albo kauczuku, czegoś takiego. Jest milutka w dotyku. Ma tutaj taką nakładkę na rękę. Ona kosztowała około 15 zł. I musimy nią wyczesywać naszego psa. Dobrze jest to robić na dworze, ale można też, jeżeli będziemy tutaj za bardzo nie szaleć, możemy to też zrobić w domu. Takie wyczesywanie zapobiegnie nadmiernemu takiemu gromadzeniu się sierści w mieszkaniu. Czyli wyczesany, taki zgrzebłem wyczesany piesek nie będzie zostawiał sierści. Ani na kanapach, ani gdzieś tam na podłodze, czy w legowiskach, czy w innych miejscach. Figo, co ty tam robisz? No i dzięki temu łatwiej nam będzie utrzymać porządek, ani nie będziemy tutaj się denerwować, że ta sierść wszędzie nam fruwa po mieszkaniu. Za chwilkę pokażę Wam, jak to zrobić. Dosia już tutaj jest przygotowana, leży. Przy czym warto pamiętać, że to linienie następuje przede wszystkim u psów, które mają taką dość dłuższą sierść. Jeśli Wasz piesek ma bardzo króciutką sierść, taką jak ma na przykład Tola, gdzie to ona nie przekracza 1 cm, to ona tak naprawdę jest niezauważalny ten proces. A już psy, które mają taką troszkę dłuższą sierść, czyli na pewno ci, którzy mają chihuahuy półdługowłose, długowłose, oni już muszą o tym pamiętać, pewnie inne rasy podobnie to u nich wygląda. Nakładamy sobie zgrzebło i pocieramy naszego pieska w górę i w dół. Tak, aby tutaj starać się wyrwać całą tą, przytrzymujemy sobie go za ogonek, oczywiście nie za mocno, żeby go tutaj nic nie bolało. Jak widać, Dosia znosi to bardzo dobrze. To jest też przyjemne dla psa. Bądź pozbywając się tego włosa, jak widać, troszeczkę tego włosa się pozbyliśmy. Usuwamy go sobie stąd, po prostu wyrzut, o, może pokażę. Po prostu wyrzucamy go sobie do śmietnika i mamy problem rozwiązany. Dobrze tą czynność jest wykonywać 2 razy dziennie, rano i po południu, tak pod wieczór. I dzięki temu naprawdę fajnie uda nam się utrzymać mieszkanie w czystości, bez większych problemów, bez jakiegoś tam na kanapach sierści, na łóżkach, gdzieś tam po rogach, nie tworzą się żadne takie koty sierściste, także tutaj na pewno każda pani domu albo każda mama to doceni i zauważy, że to daje efekty. Samo to narzędzie, czyli to zgrzebło, naprawdę nie jest drogie, można je kupić w każdym sklepie zoologicznym, można je kupić także w sklepach zoologicznych internetowych, także bardzo fajna czynność, oprócz tego, że masuje pieska, to usuwa nam ten włos. Mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was przydatny. Ten okres linienia jakby jest w pełni, także pewnie wiele osób się gdzieś tam tym denerwuje, że pies gubi sierść po całym mieszkaniu, wskakuje na kanapy, wskakuje na łóżka i przez to jest, mamy wszystko w sierści, musimy co chwilę odkurzać. A to naprawdę prosty wynalazek, bardzo tani, łatwy do wykorzystania, także polecam. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, które gdzieś tam się będą pokazywać na kanale YouTube, do odwiedzania mojego profilu na Facebooku oraz do śledzenia wpisów, które pojawiają się na stronie internetowej. Pozdrawiam Was serdecznie.